witam. Widzę nowe twarze na tego typu imprezie. Startujemy w dwóch grupach. Jedna grupa to jest grupa zwana biegiem głównym i druga grupa zwana asystą. Od razu trzymam w ręce trąbę, którymi chciałbym się podzielić, ponieważ ja będę z przodu, nie zawsze, w zasadzie niewiele będę miał możliwości, żeby kontrolować, co się tam z tyłu dzieje. Natomiast osoba z tyłu to jest tak zwany kontrmaster i na tego kontrmastera chciałbym wyznaczyć instruktora Krzysztofa Lubiewskiego. Drugą osobą funkcyjną jest Sławomir Kędzierski i mu również wręczam trąbę. Nie ma oklasków. Sławek będzie prowadził asystę. Ja w zasadzie mam wszystko. Za chwilę ruszymy do swoich koni. Proszę o sprawne osiodłanie i okiełznanie. Będziemy również także gośćmi portu rodzinnego jachtowego Tazbirowo. Dziękujemy również tym Państwu za udostępnienie terenu, możliwość ustawienia przeszkód, które będą pokonywali nasi jeźdźcy w gonitwie za lisem. Pole, na którym będzie halali, czyli ostatnia gonitwa, będziemy szukali, gonili tego lisa, jest udostępnione przez pana Józefa Nowaka, któremu bardzo dziękuję. Życzę wszystkim wiele wrażeń, miło spędzonego czasu na łonie natury. Bardzo. Proszę Państwa, hejnalista Piotr Burski przywitał nas sygnałem łowieckim pod nazwą powitanie. I ja, nawiązując do tego sygnału łowieckiego, jak najbardziej chciałbym powitać wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać reprezentanta lokalnej społeczności w osobie pana burmistrza Patryka Mikołajewskiego. A także innych gości zgromadzonych, bardzo nielicznie, niemniej jednak tym bardziej serdecznie witam. Mam nadzieję na wspólną, miłą zabawę. Oddaję teraz głos prezesowi seniorowi, który wprowadzi nas w nastrój dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, zaszczyt mnie spotkał, że mogę przed Państwem opowiadać, co to jest Hubertus. Impreza stara, z tradycjami średniowiecznymi, kiedy to jeszcze polowano na dzikiego zwierza po to, żeby mieć co jeść przez zimę. W tej chwili się zaopatrujemy w makietach, także nie musimy tego robić osobiście. Natomiast tradycja, co jest ważną rzeczą, przetrwała przez kilka ładnych wieków. Jeszcze do niedawna w Anglii najdłużej się to uchowało, lis był goniony. Tropem, jego śladem podążały psy, a za psami oczywiście konna kawalkada, natomiast obecnie jest to sprowadzone do roli symbolicznej. Lisa żywego nie ma, a już w ogóle nie będzie, jak będzie ustawa o ochronie zwierząt. W związku z tym lisem jest jeździec, który się pojawi, jeżeli będzie dobrze. Najczęściej jest to lis szukany. On ma swoje
przywileje i prawa. Dlatego o lisie się mówi, że on jest lis figrusek, prawda? On potrafi spłatać figla i myśliwym, i osobom, które robi szkodę w kurnikach. I dlatego czołowym, który pojedzie, będzie prowadził, jest master na swoim koniu i tylko on zna trasę i istniejące na tej trasie przeszkody. Ze swojej strony życzę Państwa, aby ta tradycja przetrwała w Państwa pamięci i zapędach, żeby utrzymywać, bo tradycja jest rzeczą ważną. Życzę bezpiecznej jazdy, natomiast gościom życzę wrażeń, kibicowania tej imprezie i czerpania radości z takiej pięknej jesiennej pogody. Zachowania wszystkiego tego, co jest konieczne w stanie epidemii. Dziękuję bardzo. Kaspirowie mówią, że widziano ostatnio tu w tej okolicy lisa. Widziano się kręci. Lisie się mówi, że to jest szczwany lis, czyli taki, który sobie w różnych sytuacjach radę daje. Gdzieś tutaj w okolicy te liście pojawią. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo spróbowali jego tutaj odszukać albo złapać. Bardzo proszę.
przez stepę przeszukać polanę. Przeszukać polanę. Nazywa się to tyraliera. Tak się szuka w lesie. Zobaczmy na tych ludzi. Proszę kierować się węchem również. Janki, gdzie jest list? Nie tylko wzrokiem wykorzystać wszystkie swoje rzeczy. Mamy coś podobnego, co zostało z lisa. Bardzo prosimy o zaprezentowanie. Ale proszę Państwa, to są tylko fragmenty lisa. To jest zeszłoroczny lis. To nie jest ten, którego szukamy. Proszę Państwa, trzeba szukać dalej. Być może coś się tutaj schowało głębiej. Gratulacje dla bystrego oka. Proszę bardzo, szukamy dalej. Uwaga, proszę, hortujemy tyranierę z drugiej strony. Daję się za prawe, proszę bardzo. Nie jest tam. Pochylić się, nie patrzymy na gwiazdy, na słońce, tylko pod nogi, może się uda. Kierować wzrok, tak jakbyśmy byli na grzybach. Jest! Jest! W dziurze, za ogon, nie idzie wciągnąć. Broni się, może trzy. Jest! Hali! Okazało mi się wszystko. Nareszcie. Prosimy się nim zaopiekować. Patroszony jest, tak, no zgodnie z bliźnictwem tradycją. Wnętrzności do dołka, a skórę na futra. Uwaga wszyscy! O, mokra robota. Dawaj w koło! Koło w koło! Dawaj w koło! Kochane patałachy, aż przykro patrzeć, jak jednym śladem człapiecie po tym lesie, nie znajdując ani łupu, ani nawet tropu. Wybaczcie, że zakpiłem z was, zostawiając między drzewami tę sztuczną fałszywkę. Miałem szczere chęci z wami tutaj pohartować, drogi trawniki potratować, ale żeby w Sazbirowie bramy przed wami w końcu zamknęli. Jednakże ziom ptaki od wody ciągnie, że mnie starego lisa na reumatyzm bierze. Postanowiłem głębiej, w zacisznym lesie, na was poczekać, bo już nawet wyskokowe napoje nie były w stanie mnie rozgrzać. A że wam pewnie zatki również wilgocią od jeziora przeszły, to zostawiam kilka kropel w butelczynie. Może jak wam się źrenice rozszerzą i krew szybciej zacznie krążyć, to mnie w końcu dogonicie. A jak nie, to do przyszłego roku żegnam. Szczerze was pokraki podkuwane pozdrawiam. Podpisano pospolity lisek rudy, pełen sprytu i obłudy. Zatem drogę. Wszyscy zaopatrzeni. Ten kielich na pożegnanie, na wyjazd nazywał się strzemienny. Macie państwo przedni trunek, który się nazywa Hubertów Pan. Na hasło Dasz Gór odpowiedzi państwo Dasz Gór głośno i gromko i chlapniecie sobie czerwony. Nie wyrzucaj za siebie, plastyki to zbieramy. Uwaga. Dasz Gór! Dasz Gór! Komu w drogę, temu czas. Lucy Szkłoman jeszcze. Wszystkie samochody, które będą jechały, proszę. Thank you.
Zwycięzcy, triumfatora dzisiejszego biegu nie dał szans lisicy, także dorwał jej trzykrotne hip hip hura. Hip hip! Hura! Hip hip! Hura! Hip hip! Hura! 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 Dziękuję! Dziękujemy! Proszę z koni! Pani go nie masuje, tylko go czyści, nie? Najlepszy kły na świecie. Przyszedłem się spytać, dlaczego tak szybko? Bo okazja była. No jak okazja była, to trzeba było wykorzystać.